Witamy Was na Ciekawostkach Świata. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was film o Macie. Piszcie w komentarzu, kto ma być następny. Nie zapomnij zostawić łapkę w górę oraz suba. Zaczynajmy! Mata, właściwie Michał Matczak, urodzony 14 lipca 2000 roku we Wrocławiu. Jest synem profesora prawa Marcina Matczaka i Arlety Śliwińskiej Matczak, współprowadzącej szkołę języka angielskiego. Posługuje się trzema językami obcymi: angielskim, hiszpańskim, włoskim. W gimnazjum wygrał olimpiadę z geografii, dzięki czemu mógł ubiegać się o miejsce w prestiżowych liceach. W 2019 roku zdał maturę międzynarodową w drugim liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi imienia Stefana Batorego w Warszawie. Otrzymał wyróżnienie Warszawiaka Roku 2019 w plebiscycie Warszawiaki. Twórcą jego pseudonimu był ojciec, który wymyślił go podczas wspólnych wakacji w 2012 roku. Kiedy w 2019 roku w serwisie YouTube zadebiutował teledysk Pato Inteligencja, Mata znalazł się na językach niemalże wszystkich Polaków. Ziomo w pierwszy elo zjarał Amsterdam 1 września po to, by nauczycielka myślała, że tak już ten ma... Młodzież identyfikowała się z problemami, o których rymował, a rodzice z przerażeniem. Słuchali o narkotykach, alkoholu, samobójstwach i przelotnym seksie. Jeszcze większe emocje wywołał fakt, że całość poświęcona była prestiżowemu liceum Batorego w Warszawie. Utwór szybko został skrytykowany przez dyrekcję placówki z uwagami na wykorzystanie wizerunku szkoły do teledysku. 30 marca 2021 roku wydał singiel Pato Reakcja, w którym przedstawi swoje odczucie związane z chaosem, jaki powstał po sukcesie Pato Inteligencji. Nie Jakimowicz, mój ziomo się zna z twoim synem, więc co ty pierdolisz? Moim rodzicom co zrobiłbyś mi jako ro... Między innymi wulgarny sposób odpowiedzi na wypowiedzi, między innymi Jacka Kurskiego, Krystyny Pawłowicz czy Jarosława Jakimowicza, odnośnie niego i ojca. 1 października 2021 roku wydał album pod tytułem Młody Matczak. W tym samym miesiącu sieć restauracji McDonald's ogłosiła ofertę o nazwie Zestaw Maty, która była dostępna od 18 października do 21 listopada 2021 roku. Rok 2023 otworzył single Młody Paderewski, zapowiadający album Mata 2040, a następnie opublikował w serwisie streamingowym single Dwie Izoteki. Album Serce ukazał się 8 września 2023 roku i był promowany przez single Kryształowa Kula, Płyta Nie Siada. 13 października wydał pierwszy samodzielny singiel Giewont. Dużo bifów, syfut na molo, co oni pierdolą, o. Nie jestem nad wodą, to nie jestem sobą, nie wiadomo. 1 lipca 2024 roku premierę miał utwór 1 na 100, współtworzony z raperem White. W teledysku występuje również Roxana Węgiel, z którą to 23 sierpnia Matczak wydał wspólny singiel Falochrony. 16 września raper wydał utwór Yored Demar, który został częścią soundtracku do gry EAFC 25, stając się pierwszym utworem polskiego wykonawcy w jakiejkolwiek części gry z byłej serii FIFA. Szori mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz nam. Muska.